Twoje jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzymy w Ewangelię. Krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas wszelkiego grzechu. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzymy w Ewangelię. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg oczyści nas wszelkiej nieprawości. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca Jezusa Chrystusa. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? Za każdym razem, kiedy przystępujemy do ofiary Chrystusa, ofiary Jego męki obecnej w Eucharystii, musimy sobie uświadomić, że jesteśmy spragnieni przez Pana Boga, że wszystko to jest dla nas, dla naszego zbawienia, że wszystko to jest po to, bo Bóg chce znaleźć nas, człowieka, abyśmy pozwolili znaleźć się przede wszystkim Panu Bogu przez nasze osobiste nawrócenie, naszą osobistą przemianę, a przede wszystkim dzięki słuchaniu Słowa Bożego i wierze w Niego. Witam Was na tej mszy świętej, tę Eucharystię chcę sprawować w intencji kapłanów, a szczególnie kapelanów szpitalnych, hospicyjnych, abyśmy godnie mogli w tej przynajświętszej Eucharystii uczestniczyć i Pana przeprosić za wszystkie nasze grzechy i nasze zaniedbania. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który przygotowałeś na mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Boże, Ty nagradzasz sprawiedliwych, a pokutującym grzesznikom udzielasz przebaczenia. Wysłuchaj nasze błagania i udziel nam odpuszczenia grzechów, które wyznajemy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan: gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham Cię. W dniu zbawienia przyjdę Ci z pomocą. Akształtowałem Cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa, aby rzec więźniom: wyjdźcie na wolność, a marniejącym w ciemnościach ukażcie się. Oni będą się pasli przy wszystkich drogach, na każdym bezdrzewnym wzgórzu będzie ich pastwisko. Nie będą już laknąć ani pragnąć,
i nie porazi ich wiatr upalny ni słońce, bo ich poprowadzi ten, co się lituje nad nimi i zaprowadzi ich do tryskających zdrojów. Wszystkie moje góry zamienią na drogę i moje gościńce wzniosą się wyżej. Oto ci przyjdą z daleka, oto tamci z północy i z zachodu, a inni z krainy z synitu. Zabrzmijcie weselem niebiosa, raduj się w ziemię. Góry wybuchnijcie radosnym okrzykiem, albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi. Mówił Syjon, Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? Nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Królestwo Twoje, królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, podnosi z wszystkich zgnębionych. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Chwała Tobie, Królu wieku. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Chwała Tobie, Królu wieku. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział, Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił, zaprawdę powiadam wam, Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który mnie posłał, ma życie wieczne, gdzie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą,
jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi, mieć życie w sobie. Dał mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie do potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy, szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który mnie posłał. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Umiłowany Chrystusie Pan, drodzy słuchacze Bożego Słowa, zapewne kiedy przychodzi moment różnych doświadczeń, cierpienia, choroby, czy różnych doświadczeń w codziennym życiu, to fundamentalne pytanie, które sobie zadajemy i zadajemy też Panu Bogu: Panie Boże, czy Ty mnie kochasz, że mnie tak doświadczasz? Czy rzeczywiście jest tak, że Pan Bóg mnie kocha, kiedy dotykają mnie różnego rodzaju nieszczęścia, różnego rodzaju choroby, różnego rodzaju przeciwności? Kiedy w moim życiu nie idzie mi to wszystko tak, jak powinno iść, kiedy tak naprawdę wyobrażam sobie inaczej życie duchowe, a nagle jakby żyję tak, jakby mi szło ciągle pod górkę, jakbym jakiś nosił kamień syzyfowy pod góry, ciągle mi spada. Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia i czytanie jest dla nas taką odpowiedzią Pana Boga w stosunku do nas. Zobaczcie, gdyby Pan Bóg nas nie kochał, czy myślicie, że dałby nam aż tyle, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia? Już w Księdze Izajasza, to co czytałem wam, cytowałem wam na początku Eucharystii, jest taka piękna, jedna z najczulszych słów, które możemy usłyszeć. Jedne z najczulszych słów, które może dotykać nasze ludzkie serce. Wtedy, kiedy nam się wydaje, że Pan nas opuścił. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? Gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę nigdy o Tobie. Pomyślcie teraz o tych ludziach, którzy o Was być może zapomnieli. Być może już dawno nie macie z nimi kontaktu, właśnie najlepsi przyjaciele, którzy Was zdradzili, właśnie najlepsi przyjaciele czy przyjaciółki, Wasi bliscy, rodzice, krewni, znajomi. Nawet gdyby oni Was zostawili, gdyby cały świat Was zostawił, to jedno jest pewne, że Pan Bóg nigdy o nas nie zapomni. W największej samotności, w największych bólach, w największym odosobnieniu, w największym wyobcowaniu Bóg nas kocha bardziej niż matka kocha swoje niemowlęcie. Zobaczcie, mamy taki obraz matki, która rodzi dziecko i trzyma w ramionach. Czy może być większa miłość, słuchajcie? Między matką a swoim dzieckiem, która trzyma po raz pierwszy swoje dziecko w swoich ramionach. A Bóg mówi: nie, ja Cię jeszcze bardziej kocham niż ta matka, która trzyma swoje dziecko w swoich ramionach. Ja Cię jeszcze mocniej kocham, mocniej pragnę i mocniej miłuję. I zobaczcie, gdyby Pan Bóg nas nie kochał, to posłałby swojego Syna na ten świat, żeby nam objawił swoją miłość ojcowską. Ja myślę, że nie, moi drodzy. Zobaczcie, dzisiaj Pan Jezus mówi o swojej intymnej, pięknej relacji z Ojcem, że On zna Ojca, Ojciec zna Syna, Syn daje miłość Ojcu, Ojciec daje miłość Synowi. Kochani moi, ale to samo się dokonuje w naszym życiu. Tak samo nas kocha Bóg jak swojego własnego Syna, czy własną córkę, tak samo nas miłuje, tak samo nas kocha, tak samo nas poznaje i chce, żebyśmy my Go poznali. Czy myślicie, że gdyby Pan Bóg nas nie kochał, to przekazałby władzę swojemu Synowi, żeby miał władzę nad światem, nad sądem Bożym, nad wszystkim? Czy myślicie, że gdyby Pan Bóg nas nie kochał, to by nam dał przez swojego Syna tak wielkie obietnice, to, że nasze ciała, które będą kiedyś leżały w grobach i się totalnie rozłożą, będą kiedyś zmartwychwstawały do życia wiecznego? Zobaczcie, a
w ogóle szaleństwem Bożej miłości jest w ogóle to, nie wiem, czy zabawia się w tych słowach, to jest szaleństwo Bożej miłości, że zmartwychwstaną nie tylko ci, którzy Pana Boga kochają, ale zmartwychwstaną, ale niestety na potępienie nawet ci, którzy Go odrzucili. Bo miłość Pana Boga, Jego dzieło zbawcze, Jego męka na krzyżu i zmartwychwstanie odnowiła naszą ludzką kondycję, że nawet ci, którzy podeptają Boga w swoim życiu, wyrzucą Go poza namiar swojego życia, to Bóg nie może się wyrzec miłości i nawet wtedy zmartwychwstaną fakt, że na potępienie, bo taki będzie wybór, Boga odrzucili. Ale zobaczcie, jaka to jest łaska nawet wobec tych, którzy tak naprawdę Boga nie kochają. Bóg nie kocha nawet wtedy, kiedy ja Go nie kocham. Bóg nie przestaje o mnie myśleć nawet wtedy, kiedy ja mam chwilę słabości, kiedy mi się wydaje, że ten Pan mi nie jest potrzebny. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak szalona jest miłość Pana Boga? Jak On mnie naprawdę pragnie i kocha za darmo, za nic. Za to, że jestem Jego dzieckiem, Jego synem, Jego córką umiłowaną. Amen. Gracias.